Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony ze squaber.com, zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, I tak właśnie pomyślałem, że muszę zmienić ten wstęp, żeby już był inny niż zawsze, ale ta regularność jest bardzo ważna, bo mamy możliwość systematycznego sprawdzania, co się dzieje w spółkach, które nawet omawiamy co jakiś czas i Niedawno mówiliśmy o spółkach z naszego dużego parkietu, które wskazywały na przykład na ładne wzrosty, spadki lub dużą przecenę. I dzisiaj zrobimy sobie aktualizację. Aktualizację przejrzymy spółki z największego naszego indeksu, najważniejszego naszego indeksu, czyli WIGU20, i powiemy sobie o tym co się dzieje aktualnie na PZU, dlaczego tam wygenerowany został i jaki został wygenerowany sygnał aktualnie techniczny. Powiemy sobie o tym, co na CD Projekcie się dzieje, ale także o cyfrowym Polsacie, który wygląda coraz ciekawiej i być może rodzi okazję taką nawet w średnim terminie. No i zobaczymy, co na innych spółkach z naszego parkietu, więc serdecznie zachęcam. Pamiętajcie również, że w Skłaberze dla Was tworzymy codziennie przynajmniej kilka analiz scenariuszy inwestycyjnych czy komentarzy rynkowych, wideo czy pisań, Zawsze je znajdziecie w strategiach i okazjach, analizach walorów, i tutaj macie możliwość wyszukania tychże spółek. Z WIGU 20 również tych spółek jest sporo, więc do niektórych analiz mogę się odnieść, ale zacznijmy sobie od naszego całego indeksu. WIG20, wczoraj była taka sesja próbująca znowu powrót do wzrostów, ale nieudana, to nasz rynek nie kontynuuje dzisiaj tego ruchu wzrostowego, pomimo tego, że indeksy amerykańskie oraz niemiecki DAX wzrosły na nowe szczyty. Na nasdaq mieliśmy wybicie nowego historycznego szczytu, tutaj na chwilkę ukryję swoje analizy. I widać, że rynek podbił znowu na nowy, nowy szczyt. No, w związku z tym, no, powinniśmy oczekiwać gdzieś tam jakiejś pewnej euforii, w jakiejś radości. No, ale na polskim parkiecie tego za bardzo nie widać. Na SP 500 dobiliśmy do 5000 punktów, co na rynku kasowym tam chyba zabrakło kilku, ale ogólnie rynek tam dobił. Zdarzyło się to w przeciwności, czy, czy w przeciwnym sentymencie do um, obligacji amerykańskich co ta korelacja, ona jest naturalna, że na, jakby jak akcje rosną, to obligacje spadają, to to jest dość naturalne, tylko że e, ja spodziewałem się, że będzie w drugą stronę, czyli obligacje będą rosły, a akcje będą spadały, a tutaj rynek na razie jest bardzo euforyczny, ale też zgodnie z tym, o czym e, mówiłem wcześniej, e, czyli w październiku 2023 roku zakładałem, że do lutego lub marca, w sensie przełom lutego marca zakładałem, że będzie albo wzrost, albo jakaś konsolidacja na giełdzie w USA, a dopiero później nastąpią, e, nastąpi przecena, bo tak wynika, z statystyki, tak wynika z sezonowości, ale także z zdarzeń typowo takich wyjątkowych, jak na przykład tutaj reserve repo, czyli pieniądze, które są lokowane w rezerwie federalnej Stanów Zjednoczonych przez instytucje finansowe, ponieważ nie ma lepszej alternatywy dla nich, ale od pewnego czasu systematycznie ta, ta kwota spada, czyli inaczej mówiąc, wolne środki pieniężne, które są w, dostępne do, do inwestycji, one maleją. No więc w tym przypadku Zakładam, że będzie um, gdzieś tam stres dla gospodarki. Pojawiają się też problemy w sektorze bankowym w Ameryce, więc gdzieś tam zaczynają takie jaskółki, korekty się pojawiać, ale to się na razie jeszcze oczywiście nie spełnia. Na razie mamy cały czas wzrosty i pomimo tych wzrostów, e, także na niemieckim DAX-ie, który też w ostatnim czasie zaatakował szczyt, wprawdzie się z niego cofnął, ale jednak utrzymuje się wysoko, no polski parkiet m, e, wczoraj. Tylko się zatrzymał, a dzisiaj nie kontynuuje tego wzrostu. Może być pewnym ostrzeżeniem to, co się dzieje na dolarze do polskiego złotego, bo mieliśmy podbicie od poziomu 3,96 z powrotem do poziomu 4,05. Na razie rynek tam się zatrzymał. Jest to górne ograniczenie konsolidacji, w którą rynek wpadł właśnie między tymi dwoma poziomami wspomnianymi. No i dopóki się nie wybijemy z tego zakresu, to konsolidacja powinna trwać, więc jeżeli uda się w końcu pokonać 4,06, to będzie to sygnał do tego, że ryzyko jest mniej oczekiwane. W sensie bezpieczna aktywa dolar jest bardziej wyczekiwany niż polski złoty. Chociaż jest perspektywa się polskiego złotego w ostatnim czasie dość ciekawie zachowuje się franek, który oddaje pola. Co może być Wskazówką na to, że ten polski złoty traci względem dolara, wprawdzie, ale względem innych walut zachowuje się pozytywnie, więc nie ma paniki, nie ma ucieczki od polskiego złotego, jest tylko w zależności od tego, jak się wahają pozostałe waluty, tak reaguje polski złoty. Więc na razie nie ma tutaj nic złego, wszystko jest ok. Więc jakby z tej perspektywy, chyba najbardziej bruździ. W, w zachowaniu takich ryzykownych aktywów me, miedź, która nie radzi sobie zbyt dobrze, nie udało się pokonać oporu na 8700 dolarów, zatrzymaliśmy się z powrotem na wsparciu, jakby było wybite to wsparcie, czyli jakby zakres konsolidacji, który trwa od czterech miesięcy już prawie, no to wtedy będzie, um, będzie pogłębienie tego. Na razie jesteśmy na wsparciu. Jak, zwracajmy uwagę na miedź, bo nie bez powodu mówi się, że miedź jest doktorem giełdy, więc jeżeli miedź zaczynałaby spadać, no to wtedy byłoby na ryzykownych aktywów i takich giełd jak Polska oraz KGHM oczywiście duże, duże niebezpieczeństwo. I wracając do naszego wigu 20. Cały czas od tego tygodnia zwracam uwagę na poziom 2313 z perspektywy świec japońskich będzie to. Sygnał do tego, żeby rozpoczęła się korekta. Kolejne wsparcie wtedy będzie na 2269. Jeżeli ono zostanie pokonane, to wtedy można by było już celować albo w konsolidację między poziomem 2360 i 2160, czyli w zakresie 200 punktów. A może nawet realizację podwójnego szczytu i spadków dalej. Więc zwracajcie na to uwagę, jesteśmy w takim miejscu dość istotnym, i na razie rynek się boryka. Dopóki, i teraz ważne jest, bo zawsze w scenariuszach są ważne dwie drogi, tak? ale dopóki rynek nie spadnie poniżej 2314 punktów, to też nie ma tego sygnału. Więc na razie te spadki, które mamy są takimi pierwszymi jaskółkami, rynek może naruszyć ten poziom, cofnąć, zamknąć się powyżej, więc poczekajmy do zamknięcia sesji, niech rynek pokaże, co chce zrobić, dopiero wtedy reagujmy na te poziomy. Przejdźmy sobie zatem do spółek, które są w tytule, abyście otrzymali to, co Wam obiecuję. No, jeżeli chodzi o CD-projekt, CD tutaj reakcja na poziom 100 zł jest bardzo ładna. Co ważne, rynek po tej luce, która się pojawiła 23 stycznia. Wpadł w taki przestój, i od 4 dni rośnie, czyli mamy wybicie, zatrzymanie, i dzisiaj znowu ruch wzrostowy. Pojawiają się komunikaty takie ciut, nazwijmy to optymalizacyjne, bo pojawiły się też informacje odnośnie poprawy, czy tam zwiększenia zespołu, nad, który produkuje jedną z gier. Natomiast, no, oczywiście, po pozycje krótkie, które cały czas w rejestrze może się znaleźć, tak? Wpiszcie w Google'ach KNF, rejestr pozycji krótkich. To pojawi się Wam link do rejestru krótkiej sprzedaży, i tam zawsze możecie sobie sprawdzić, jak, jak, jak wygląda pozycjonowanie się na poszczególnych spółkach i aktualne pozycje, bo na taką stronę wyszliśmy: lista pozycji aktualnych. Mamy, że CD Projekt jest shortowany przez raz, dwa, trzy, cztery. Różne fundusze, z czego jeden z nich ma aż 1% pozycji krótkiej netto, czyli 1% kapitalizacji jest jakby w pozycji krótkiej. To jest dość dużo. Więc łącznie mamy jeden z tych, które są określane, a pokazywane są te, które są powyżej 0,5%. Mamy 1%, 1,6%, 2,4%. Później mamy jeszcze, no 2,9%, prawie 3% jest shortowane z tych takich większych pozycji Do tego dochodzi Dino, jedna pozycja krótka Na Allegro jedna pozycja krótka Na JSW jedna pozycja krótka Jedna pozycja krótka także na cyfrowym Polsacie, na Pepco i na CCC Więc trochę tych pozycji jest, ale tak naprawdę najwięcej inwestorów skupuje, skupia się właśnie na tym CD projekcie No ale nie udało się w spółce tutaj spaść Spać poniżej tych 100 zł. Co więcej, no, mówiliśmy sobie już jakiś czas temu o takim zakresie konsolidacji, w którym gdzieś spółka spadła między 115 a 100 zł. Brak e, siły do wybicia tych 115 był przeze mnie traktowany dość negatywnie. Sądziłem, że się uda to rozpędzić, ale no, na razie znowu rynek próbuje wrócić do górnego ograniczenia. Więc jeżeli chodzi o CD-projekt, to mm, na dwie rzeczy warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, brak Spadków poniżej 100 zł, to jest pozytywna rzecz, przy dużym wolumenie te trzy dni to był duży obrót, który nie pozwolił na spadki. Ludzie, którzy się bali, sprzedawali, a ktoś to skupował i ostatecznie doprowadził do podbicia, więc to jest pozytywne. Trzecia rzecz to wydarzyło się na tym samym. Czy druga rzecz to wydarzyło się na tym samym poziomie, który był w październiku, gdzie również przy spadku do poziomu 100 zł zabrakło tej podaży. Dalej, więc to są te dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. To, czego mi brakuje i na co czekam cały czas, to żeby przy wzrostach zaczęła się aktywność pozytywna, czyli wolumeny były wzrostowe. Z bardzo klasycznego analizowania wykresu pod kątem wolumenowym powinno być tak, że jeżeli mamy mieć wzrosty, czyli mamy tendencję wzrostową, trend wzrostowy, to wolumen powinien rosnąć na wzrostach. A na spadkach powinien spadać, czyli korekta to mniejsza aktywność, impuls, czyli wzrosty, większa aktywność. I na razie tego jeszcze nie ma. Czyli cały czas rynek broni, ale jeszcze nie potwierdza tego wzrostowo. Więc na to czekajcie, na to zwracajcie uwagę, czy zacznie się to pojawiać w kontekście takiego długoterminowego gdzieś pozycjonowania się na akcję CD Projektu. Plus kolejna rzecz, której mi brakuje, no to wybicie tych 115 zł całą pełną świecą. Będzie to sygnał, że faktycznie wybijamy z konsolidacji. Będziemy ten temat na pewno dla Was śledzić, bo potencjał do wzrostów jest dość spory, bo nawet jak sobie wyznaczymy Tutaj, czy sprawdzimy, strefy Squabera, to są te nasze unikalne, automatycznie wyznaczane strefy na wszystkich spółkach, które mamy w Squaberze, czyli na polskim parkiecie, na amerykańskim parkiecie, to właśnie zwróćcie uwagę, że taka strefa, którą tutaj rynek wyznaczył, to jest na poziomie między 117 a 120 zł, czyli jak pokonamy 115, to zaatakujemy ten poziom i moim zdaniem wtedy go już wybijemy, tę barierę, i później jest długo, długo nic. Tak naprawdę aż do 150 zł jest stosunkowo pusto. Często tak dynamiczne spadki, nawet przy dużym obrocie. One zwykle są w całości zjadane dość szybko, ponieważ tam brakuje takiej aktywności, która mogłaby być broniona. To tak samo właśnie tym narzędziem, Market Volume Profile, który pokazuje podobne rzeczy jak właśnie nasze strefy popytu i podaży, tyle tylko, że my to robimy automatycznie, nie musicie w to wkładać żadnej wiedzy, to po prostu jest zrobione, to już zautomatyzowaliśmy dobrych 10 lat temu. Natomiast Market Volume Profile to pokazuje wam ręcznie, możecie sobie dodatkowo to zrobić na jednym konkretnym impulsie, i tutaj zauważcie, że właśnie jak rynek spadł poniżej 140 zł, to wolumeny z tym związane, one się nie kumulują na żadnym poziomie. Czyli jeżeli uda się pokonać barierę, to wtedy będzie szybki wzrost do 140 zł, a później nawet do 150, więc dlatego warto się przeglądać CD projektowi z technicznego punktu widzenia. Ale tak jak mówię, dwie rzeczy są potrzebne. Najpierw, żeby wolumen rósł na wzrostach, coś podobnego może. Pokażę historycznie. Tutaj, jak rynek się odwracał w tym miejscu, to warto zauważyć, że na całej fali spadkowej tu mieliśmy duże wolumeny spadkowe. Później rynek gdzieś przyspieszał, tu się fajnie zebrało to i od tamtej pory zaczęły się zmieniać sentymenty. Bo zauważcie, i te, wtedy też generowaliśmy sygnał po 80 bodajże 8 zł, jak dobrze pamiętam. Właśnie z tego powodu, między innymi. Że na wzrostach zaczęły się pojawiać wyższe obroty. Tak, zobaczcie, że na spadkach mamy mniejsze niż na wzrostach. Na spadkach mniejsze, tutaj jeszcze przyspieszenie, ale zaczyna się to odwracać pomału, coraz bardziej. I tu się pojawia przyspieszenie. Tutaj była taka sesja dość niebezpieczna, gdzie były duże spadki przy dużym obrocie, ale one nie przyniosły nam pogłębienia. Tak? Tylko rynek się zatrzymał, a później już miało duże wzrosty przy dużym wolumenie I to jest to, na co ja czekam. Tak? Czyli tutaj najbardziej mi na tym zależy. Więc zobaczymy, czy to. Się ostatecznie pojawi na CD projekcie. Idziemy dalej. Tutaj mamy aktualnie cyfrowy Polsat. Tutaj skupimy się z kolei na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz: zobaczcie tę świeczkę z 31 stycznia. To była taka świeczka, która zatrzymała spadki. Ona ma jeden z wyższych wolumenów w ostatnim czasie i jest świecą, która ma długi cień od dołu stosunkowo. I zatrzymanie, to jakby rynek tworzy nowe minima, od których odbija. To jest taka jaskółka, że coś się dzieje pozytywnego. Później były dwie świeczki, które mogłyby być traktowane negatywnie. Zresztą też mówiłem o tym, że nie udało się pokonać 11,23 zł na podsumowaniu sesji. W związku z tym, jakby no nie mamy tego trigera do wzrostów, ale zaczęło się kształtować coś pozytywnego na niższym interwale. I to jest ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czasami warto zejść na niższy interwał, bo tutaj ewidentnie mamy. Odwróconą głowę z ramionami, taką bardzo rozbudowaną, ale myślę, że dość widoczną, bo jeżeli sobie weźmiemy narzędzie do rysowania głowy z ramionami, no to tutaj mamy spadki, lewe ramię. Mniej więcej w ten sposób można by było to wyznaczyć, gdzie no ta głowa, jakby z zasady, powinna być przy mniejszym wolumenie, więc tutaj jest pewien minus, ale pozytywne jest to, że tutaj rynek przy wzrostach właśnie ten, ta aktywność urosła. Więc, mając taką potencjalną, dość rozbudowaną formację głowy z ramionami, a przede wszystkim schemat, w którym rynek dobija do wsparcia na 10,80, przebija go lekko, znowu go testuje, nie udaje się. To teraz jedyne, czego potrzeba, to wybicia w górę, więc to nie jest moment dziś do kupowania, chociaż wygląda to ładnie. Raczej, podobnie jak na CD projekcie, musi się wydarzyć jeszcze jedna rzecz. I tutaj taką jedną rzeczą będzie wybicie 11,23 ceną zamknięcia. Wtedy bardzo z wąskim stoplosem, bo można go usytuować już poniżej lokalnego dołka przed wybiciem, a dwa, nawet trochę bezpieczniej poniżej minimum, otworzy się droga. Do testowania poziomów typu 12 zł, czyli to na razie nie byłby duży wzrost, bo to byłby wzrost o rzędu tam 10%. Ale jeżeli to z tego rynek zrobi dołek, to może się otworzyć nawet szersza droga, bo jak wrócimy na taką szerszą perspektywę, to warto zauważyć, że mieliśmy dołek na 11.30, przetestowany drugi raz. Teraz cena przebiła go, ale stworzyła nam konsolidację. Jeżeli z tego wybijemy górą, wejdziemy z powrotem w zakres. To tworzy nam się zakres konsolidacji do 13 zł, do 14 zł. Więc to już jest 30% i to już zaczyna wyglądać sensowniej. I teraz, żebyśmy dobrze się zrozumieli, dalej nie twierdzę, że to jeszcze będzie odwrócenie trendu długoterminowe. Na razie to będzie zrobienie głębszej korekty. Która na cyfrowym polsacie mogłaby zaistnieć. Dalej będziemy poniżej długoterminowej linii trendu spadkowego, dalej będziemy walczyć z dwustuokresową dzienną średnią kroczącą, ale wszystko się od czegoś zaczyna. I to są takie miejsca bardzo interesujące. Przy aktywności, która rośnie, mogą dać nam właśnie odbicie typu 30%, a wstępnym ruchu około 10%. Więc, jakby typowo technicznie warto na cyfrowy polsat patrzeć, i te warunki, o których powiedziałem przed chwilą, E, obserwować, bo jak ktoś by dokonał transakcji dziś, to bym powiedział, że walczy z trendem cały czas. Jakby nawet nie mamy pierwszego najważniejszego poziomu wybitego. Ani średnia krocząca 21 okresowa wykładnicza nie jest pokonana, ani ostatni potwierdzony szczyt nie jest pokonany, ani z konsoli rynek nie wybił. Na razie trwamy w trendzie spadkowym. Dlatego warto rysować sobie scenariusze, żeby być przygotowanym, co, się, co zrobić, kiedy rynek pokaże jednak sygnał w drugą stronę. Stąd właśnie o tym mówię, czyli Cyfrowy Polsat i CD Projekt to są spółki, które dziś e, można rozrysować techniczny scenariusz wzrostowy i na nim, e, na nim po prostu bazować. Więc do tego zachęcam. E, korzystając z chwili przerwy, bo teraz przejdziemy sobie do PZU. Proszę Was serdecznie o to, żebyście dali kciuk w górę. Ten materiał poszerzy się dzięki temu trochę dalej. Skomentujcie, jakie jest Wasze zdanie o cyfrowym Polsadzie czy CD Projekcie. Obie spółki jakby są dość mocno przecenione i dają jakieś jaskółki do tego, że może się to zmienić. Pytanie, czy dla Was, to są spółki, które obserwujecie w portfelu i chcielibyście dodać, czy, czy nawet macie w portfelu i już czekacie, aż w końcu rynek ruszy, bo ja mam taką zasadę, że staram się nie być pierwszy na rynku, tak, czyli jeżeli rynek zaczyna rosnąć, no to wtedy ja też chcę się pod to podłączyć. Jeżeli tutaj się to nie wydarza, no to jakby nie, nie czekam, tak, szukam innej okazji. A Tutaj rysuję dla Was scenariusz, który będzie fajnym okazją, ale być może już jesteście zaangażowani w firmę z jakiegoś powodu. Dajcie znać z jakiego. Będę Wam za to serdecznie wdzięki. Wdzięczne, a jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zrób to teraz, aby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Idąc dalej, przejdźmy sobie do PZU. Tutaj mi jest inna spółka, więc sobie od razu wrzucę. PZU jakiś czas temu Wam wspominałem, że rysuję to na podsumowaniach sesji bodajże, że rysuje już takie cienie od drugiej strony tutaj. I cały czas, jeszcze rynek idzie coraz to wyżej. I dopóki nie pojawi się wybicie minimum poprzedniej świecy, no to jesteśmy w tym ruchu wzrostowym. I sygnały są ze świec japońskich, ale one nie są jakby istotne w sensie one jeszcze nie realizują. tak? Sygnałem do jakby wejścia w rynek jest dopiero wybicie minimum poprzedniego dnia. Najprostszym tego w sensie ujęcia. I teraz tutaj, rynek 5 lutego. Miał swoje minimum na poziomie 48,79, stworzyła się druga spadająca gwiazda, a później trzecia jeszcze świeca doji. I wszystko to sygnalizowało, że rynek ma problem z pokonaniem 50 zł, ale jednocześnie cały czas jeszcze ten popyt był. Dziś dopiero jest odpuszczenie. Rynek najpierw pokonał poziom 49,11, później już po kolei też i teraz walczy z kolejnym wsparciem wynikającym z poprzednich szczytów. Zakładam, że z tego miejsca, jeżeli rynek się zaraz nie zacznie obsuwać globalnie, to jakieś podbicie będzie, ale z perspektywy niższego interwału mamy także odwrócenie z metody szczyty i dna, bo ostatni potwierdzony dołek był na poziomie 48,80%, na wykresie godzinowym. Więc mamy sygnały ze świec japońskich, które są teraz potwierdzane, oraz z metody szczyty na niższym interwale do rozpoczęcia korekty. Niemniej na razie, ponieważ spółka PZU, jakby ona będzie miała dobre wyniki za 2023 rok, mogą być jakieś roszady w zarządzie, wynikające czy one są, e, wynikające ze zmiany rządu, być może to zmieni jakąś politykę, tego nie wiemy, ale do momentu ogłoszenia dywidendy. I jednocześnie wskazania, jaka to będzie, jaki będzie termin, rynek będzie na dołkach kupował. Ja zakładam, że poziomy w okolicach 45 zł mogą być znowu interesujące, do tego, żeby znowu kupić PZU pod kątem dywidendy, więc warto mieć to z tyłu głowy. Ale na razie rozpoczynamy z powrotem wejście w konsolidację. Nie udało się pokonać tej bariery. Co więcej, popatrzcie, jak kształtuje się wolumen. Być może tu kształtuje się nam długoterminowa dystrybucja. Tego jeszcze bym nie przypieczętował na razie dzisiaj, ale zauważcie, ja może pochowam wszystkie na razie analizy i pochowam też strefy wolumenowe z Squabera, czyli właśnie te strefy popytu i podaży. I zauważcie, że 17 października nastąpiła potężna druga seria wzrostów, która dobiła do nie, niedużo niższego poziomu niż jesteśmy dziś, czyli do 48 zł, tam 47,60 przy bardzo dużym wolumenie, który nie był kontynuowany, tylko rynek zrobił korektę. Później, kiedy próbowaliśmy drugi raz podbić ten poziom, no to już ta aktywność była mniejsza i przede wszystkim się nie udało to, tego zrobić. I zaczęto, zaczęło się pojawiać coś niebezpiecznego w, w wolumenie, bo mamy spadki przy większych obrotach niż wzrosty. Tutaj jeszcze mamy kolejną taką świeczkę 15 grudnia przy bardzo dużym obrocie. Rynek. Rynkowi nie udało się pokonać tej bariery No i znowu gdzieś tutaj zaczęliśmy sobie się obsuwać Gdzie przy większym wolumenie spadamy niż rośniemy I teraz nowe wzrosty, które się pojawiły Nowe szczyty nie pojawiły się przy dużych obrotach Tylko przy małych obrotach Więc być może to jest ten moment Kiedy rynek już pokonuje barierę Ale już nie ma komu tam handlować Już nie ma chętnych do kupowania na tej fali Już dobijamy do poziomów, które wydają się być Drogie w długim terminie. Więc zwracam wam uwagę, że PZU z tej perspektywy zaczyna wyglądać dystrybucyjnie. Zachęcam do obserwacji w kolejnych tygodniach, bo to prawdopodobnie. chociaż nie chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo wystarczy, że jutro coś się wydarzy i będziemy mieli spadki 5%, ale chodzi o to, że jakby te struktury dystrybucyjne zwykle trwają trochę dłużej. Zresztą akumulacyjna, akumulacyjna faza była przepiękna na akcjach. PZU, chociaż ona była najlepsza, to była na PKOBP, ale tutaj właśnie też cała ta, ta faza akumulacji, ona trwała bardzo długo i jeszcze nawet dość mocno została pogłębiona, więc cały ten okres trwał od marca 2020 do listopada 2020, a teraz ten okres, jeżeli to jest okres dystrybucji, no to już zaczyna gdzieś tam kształtować się między październikiem a lutym, więc też te 5 miesięcy już tutaj trwa. Więc zwracajcie uwagę, jak się będą kształtowały notowania w kolejnych tygodniach, czy Dobijemy do poziomu 45 zł, i znowu odbijemy, będziemy szli dalej na północ. Jak się będą wtedy kształtowały wolumeny? Natomiast krótkoterminowo mamy sygnał sprzedaży z celami na dolnym ograniczeniu, czyli na poziomie 46 zł, i tam będziemy się zastanawiać, co dalej. Z akcjami PZU. Wydaje mi się, że w tych okolicach znowu się popyt pojawi właśnie ze względu na oczekiwania co do dywidendy. Raport roczny mamy 21 marca i wtedy też prawdopodobnie poznamy rekomendacje co do zarządu, co do dywidendy i tego, jaka ona, w jakich terminach ona będzie się kształtowała. Podejrzewam, że będzie wysoka, natomiast pytanie, czy spełni oczekiwania inwestorów. My sobie na pewno jeszcze w że zrobimy taki komentarz typowo dywidendowy, bo, bo akurat akcje PZU lubię pod tym kątem komentować, ale od, od tego poziomu 45 zł, znowu będziemy bardzo mocno obserwować, co się będzie działo dalej, bo na razie mamy sygnał sprzedaży właśnie do tego poziomu. Więc tak wyglądają te trzy spółki, które w tytule Was zachęciły. A teraz przejdźmy sobie szybciutko przez pozostałe spółki z Wigu 20, żeby zerknąć, czy na którejś coś ciekawego się dzieje. Akcje ASECO Poland stoją w konsolidacji. Wyjście powyżej 73,76 będzie sygnałem do wzrostów z celami na 80 zł. Dopóki nie wybijemy tego poziomu, to rynek nie wygląda źle, ale. No nie triggeruje tego do wzrostów, moim zdaniem. Allegro, tutaj niestety brakuje energii do, do wzrostów, mamy cały czas zatrzymanie na 30 zł, ale co rynek spróbuje zaatakować 31 to, 31, 60, to mu się to po prostu nie udaje i następuje spadek, więc no byłbym tutaj ostrożny z bardzo takim hura optymizmem, niemniej na razie spadać też rynek nie chce, więc... Czy to jest okazja, czy to jest coś fajnego? Na razie powiedziałbym, że nie. Alior Bank i banki, no tutaj zaczynamy już mieć, zaczynamy większą uwagę zwracać, bo rynkowi nie starczyło siły do pokonania szczytu. Więc tak z marszu, ale z drugiej strony jeszcze też niewygenerowane zostały sygnały ze świec japońskich. Ja bardzo dużo mówię o tych świecach, bo jestem w trakcie warsztatu, więc też jestem przyzwyczajony do tego, żeby wyłapywać wszystkie takie niuanse i je tłumaczyć. I tutaj zresztą Was zachęcam, bo w sobotę już zamykamy zapisy, bo to będzie drugie spotkanie, które jest najważniejsze z perspektywy, będzie najdłuższe, najważniejsze z perspektywy tłumaczenia, jakby jak ja patrzę na świece japońskie. Za nami jest pierwsze spotkanie takie wprowadzające, gdzie tłumaczę podstawy, fundamente psychologicznego aspektu świec i myślę, że warto, żebyś z nagrania tego te, te spotkania otrzymał. Natomiast w sobotę, godzina dziewiąta jest drugie spotkanie z czterech, gdzie potrwa przynajmniej trzy godziny. Z moim gadulstwem będzie trochę więcej. Natomiast tam się skupię na łączeniu świec z innymi technikami. Więc serdecznie Was zachęcam. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Natomiast te same warsztaty, one cieszą się bardzo dużą popularnością i, i ludzie sobie chwalą, uczestnicy sobie chwalą, bo zaledwie jedno Osoba z ponad 500 uczestników w poprzednich edycji po prostu skorzystała ze swojej gwarancji satysfakcji, którą dajemy każdemu. 30 dni od płatności masz możliwość dokonania zwrotu. Ja z tym problemu nie mam, ja wolę, żeby osoby, które wezmą w tym udział były zadowolone i z tego korzystały, więc zachęcam do tego, żeby dołączyć i wziąć udział w najbliższych spotkaniu w sobotę, gdzie będziemy mówić o tym, w jaki sposób łączyć świece z innymi technikami, a później przejdziemy już do transakcyjności i do strategii. Więc serdecznie Was zapraszam i zachęcam. Natomiast tutaj wracając do analizy, bo tutaj tylko zauważyłem, że mi czas z jakiegoś powodu nie działa, ale w opisie znajdziecie ten materiał, więc możecie skoczyć. Więc tutaj brakuje wybicia, jeżeli miałby być sygnał sprzedaży, to na Aliorze cena musi spaść poniżej 76,20. Do tego na to warto obserwować, to będzie coś podobnego jak na Wigu 20. Taki sygnał do, do rozpoczęcia spadków w kierunku 70 zł. Później mamy jeszcze miejsca, przestrzeń do 66 w ramach największej korekty w trendzie, która była testowana ładnie dwukrotnie. A nawet chyba, chociaż nie tutaj, nie. Więc to jest jeszcze taka przestrzeń do, do spadków na Aliorze, żeby utrzymać cały czas długoterminową tendencję wzrostową. Natomiast mi się ten układ nie do końca podoba więc alert na poziomie 7620 to będzie bardzo dobra rzecz, żeby nie przegapić ewentualnego rozpędzania się ruchu spadkowego. Dino Polska tutaj z perspektywy wykresu dziennego można śmiało powiedzieć, że jakby moje oczekiwania co do głębszych spadków się nie spełniły. Tutaj rynek po drodze ukształtowała się konsolidacja, o której sobie mówiliśmy i z niej wybicie górą dało ruch wzrostowy. Ja się spodziewałem spadków, uważałem, że rynek szybciej zdyskontuje jakby niebezpieczeństwa, które stoją po stronie Dino. Jednak zaufanie do spółki jest ogromne, po raz kolejny zaskakuje, no w sumie bardzo dobrze, tak, no bo jak ktoś posiada akcję Dino, to się cieszy. Ja zakładałem, że będzie wzrost tylko do cienia do 445 z tej konsolidacji, a tutaj rynek nawet wybił w górę. I teraz testujemy od drugiej strony, więc jeżeli mają akcje Dino rosnąć, to z tego miejsca to jest idealne miejsce tego, żeby to rozpoczęły. No i wtedy, jeżeli faktycznie z tego miejsca zaczniemy rosnąć, to powinniśmy wybić 470 zł i skierować się wyżej, a żeby pomierzyć jakiś zakres, który by nas mógł interesować, to zerknijmy sobie na wykres tygodniowy. Ukryję tutaj te znaczniki, ukryję też strefy skłabera, bo one w tym momencie nie za bardzo nam coś dadzą, jeżeli chodzi o zasięgi wyżej i takim zasięgiem, który można by było spróbować wykorzystać. Na Dino to by był zasięg 127,2 ostatniej fali wzrostowej, który mi tutaj uciekł, 1272 oraz klasyczny, ten najbardziej popularny 1618, ale on będzie dość, on będzie dość wysoko. A ten 161,8 jest widoczny, co właśnie przez to, że jest wysoko, to mi umknął. Tak, czyli mamy poziom 534 zł, a później 586 z takiego prostego mierzenia. Można sobie dodatkowo pomóc mierzeniem jeszcze i o tych, w jaki sposób wykorzystywać właśnie świece w kontekście Fibonacciego też będę mówił. Zresztą dodatek, który jest w ramach tych warsztatów, to jest właśnie moja praca na temat łączenia świec z Fibonacciem, więc też zachęcam. Natomiast tutaj Rysuje nam się taki potencjalny ważny opór między 521 a 533 zł to uważam, że to jest taka strefa kolejnego oporu, jak rynek wybije powyżej historycznych szczytów. No ale do tego potrzebujemy, jakby to zakładam jako cele dla wzrostów, natomiast one się zaczną realizować, kiedy cena wybije po prostu powyżej 480, no i dziś obserwujmy, jak się rynek zamknie, znaczy jeżeli ktoś wierzy w Dino, chce kupować, no to tak jak mówię, to jest najlepszy moment do tego, żeby to zrobić, zabezpieczenie poniżej średnich kroczących, i spróbować złapać. Jak nie, to rynek znowu zacznie testować poziomy typu 410, i później skierujemy się w stronę 350, tak jak e, uważałem, że rynek zrobi już po tej pierwszej fali 12 stycznia. Raport mamy 21 marca, no i wtedy, tak naprawdę podejrzewam, że najwięcej się wydarzy po tym raporcie właśnie ze spółki. JTSW, tutaj mam bardzo mało do powiedzenia. Uważam, że taki przestój jest nic nie mówiący, po prostu rynek czeka na jakiś rozwój sytuacji, więc nie będę tutaj słowotwórstwa uprawiał. Jeżeli chodzi o KGHM mieć, no to tutaj czekamy na mieć, aż w końcu albo wybije poziom wsparcia, na którym się znajduje, albo ruszę na północ. Natomiast sam KGHM był dość pozytywny tutaj i na razie jeszcze nie wybił poniżej 107 zł. Ale znowu, no jakby brakuje tej siły do wzrostów Jesteśmy wewnątrz konsoli i dopóki jesteśmy wewnątrz to powinniśmy oczekiwać wahań między 105 a 122 Natomiast tutaj jakby moje czucie tego KHM-u troszeczkę się zepsuło Ze względu właśnie na tą miedź, która też stoi i też nie wie co chce zrobić Nie zawsze jest sygnał, nie zawsze jest okazja, którą można wykorzystać Kruk dzielnie broni 441 zł Natomiast no tutaj zdecydowanie jakby potrzeba jakiegoś takie, takiego ruchu w jedną czy w drugą stronę I takie wąskie konsolidacje dają taki potencjał do załapania się w jedną lub drugą stronę W sensie jeżeli macie akcję kruka to spadek poniżej 439 powinien was z tych akcji wyrzucić tak? Jeżeli mówimy o swingu a nie o jakimś długim terminie i dywidendach a wybicie powyżej 461 będzie sygnałem do tego, że powinniśmy zaatakować 480, a później w kierunku 500 zł. Więc ten poziom wsparcia tutaj na 441 jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Na razie z perspektywy metody szczyty i dna, jeżeli nie znacie to w strategiach i okazjach, w materiałach do pobrania jest strategia skłabera PDF i tam znajdziecie opis tej metody to tutaj zachęcam do tego, żebyście po prostu podtraktowali to jako zachowanie trendu wzrostowego, tak? Czyli na razie rynek tego nie wybił, pomimo tej jednej świeczki, która zamknęła się poniżej, dlatego że następnego dnia mieliśmy zaraz powrót powyżej. Takie są zasady tej strategii. M-Bank, no i tutaj kolejny bank, który trochę straszy, straszy po wynikach, które zaraportowane tam zostało, została strata, ale ogólnie w M-Banku cały czas kredyty frankowe ciążą, tam odpisy aktualizujące i tego typu tematy, natomiast no mamy zatrzymanie w konsoli, nie udało się pokonać ostatniego potwierdzonego szczytu, mamy słabsze wyniki niż sektora, mamy spadek, wprawdzie jeszcze przy małym wolumenie, ale zobaczymy jak się to rozpędzi, więc no, na razie ja bym oczekiwał zaatakowania poziomu 490, a nawet niżej w kierunku 477, gdzie mamy 50% ostatniej fali wzrostowej i poprzednie szczyty. To jest takie wsparcie, do którego aktualnie oczekuję, że M-Bank wzrośnie, spadnie, przepraszam. Negacją tego mojego nastawienia spadkowego będzie wybicie powyżej 574. LPP, konsolidacja między 16600 a 14700. Kenty, tutaj mam największą zagwostkę fundamentalną, ale idąc w myśl tego, jak ostatnio zwracam uwagę na spółkę typu Grodno, czy inne firmy, które dostarczają. Nazwijmy to rzeczy potrzebne do różnego rodzaju szeroko rozumianej budowy domów, nieruchomości, okien i tak dalej, to Kenty wydają się być też na to pozycjonowane. Nie zrealizował się ten bardzo negatywny scenariusz, w którym nawet zarząd zakładał, że będzie gorszy 2023 rok. Nie udało się, jakby tutaj, mocniejszej przeceny uzyskać. Na razie jesteśmy na wsparciu. I teraz z technicznego punktu widzenia, jeżeli ktoś posiada akcję Kent, no to już. Sygnały do spadków były wcześniej. Tak? Sygnały do spadków były przy wybiciu poziomu 700 zł w dół. Teraz jesteśmy w takim miejscu, w którym się albo te spadki pogłębią. Znaczy, żeby to nie zabrzmiało, jak albo wzrośnie, albo spadnie, ale już Wam powiem, dla, kiedy będę oczekiwał dalszych spadków. Albo inaczej, teraz oczekuję dalszych spadków. Natomiast jak rynek zrobi coś innego, to będzie to scenariusz wzrostowy. I tym czymś innym będzie wybicie powyżej. Średnich i wzrost powyżej 700 zł, bo to będzie sygnał ze strategii multi-moving averages z bardzo długiego okresu, bo będziemy mieli 200-okresową, średnią kroczącą jako wsparcie, a 21-okresową, 55-okresową i 100-okresową jako średnie sygnalne. Jeżeli ktoś z Was nie zna tej metody, to możecie w ramach Squabera poznać tę metodę jako tutaj, jak sobie w serwis edukacyjny. W materiałach premium znajdziecie strategie, um, strategie inwestycyjne i w strategiach inwestycyjnych strategia Multi Moving Averages, która właśnie omawia, jak to funkcjonuje. Na bazie tej strategii jest nasz wskaźnik squaber Trendy. I zobaczcie, że aktualnie ten squaber Trendy przeszedł z takiego ciemnozielonego koloru do jasnozielonego. To właśnie oznacza, że jest korekta według takiego bardzo długoterminowego ujęcia. I jeżeli z tego jasno kolorowego. Znowu przejdziemy na ciemny kolor zielonego, to to jest sygnał do kontynuacji tego trendu. I dokładnie właśnie pokazałem wam, jakby znowu my staramy się w skrócie upraszczać rzeczy, więc dajemy wam proste kolory, kiedy jest trend spadkowy, kiedy jest korekta. Natomiast podstawą pod to są właśnie średnie kroczące. I możecie tą strategię poznać właśnie od podstaw lub korzystać po prostu ze wskaźnika. Więc tak wyglądają kęty jeżeli chodzi o Orange Polska, tutaj komentowałem ostatnio właśnie w analizach, że bardzo ładny trend wzrostowy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, restrukturyzacja przynosi efekty, a wyniki, które poznamy roczne za 2023, powinny potwierdzić te pozytywne zmiany w Orange Polska. Jeżeli one zawiodą, no to będzie odwrócenie, ale na razie zakładam, że będzie kontynuacja trendu wzrostowego, a technicznie 8.27 jest załamaniem trendu i to powinno was Ostrzec przed spadkami głębszymi. Pepko. No tutaj y, zachęcam do, do wejścia do skłabera. Tam jest opis, czego się spodziewamy w najbliższym czasie. Y, może usunę już te rzeczy, bo one już są za nami. W sensie to już te dwa scenariusze tutaj. Jeden z nich się po prostu ziścił. No i teraz rynek walczy o to, żeby wrócić powyżej średnie kroczące z celami na poziomie 28 zł, więc na razie to wygląda bardzo ciekawie. Wybita linia trendu spadkowego. Wsparcie na 22 zł utrzymane. Załamanie ostatniego potwierdzonego szczytu, więc zgodnie z metodą szczyty, idna tutaj okazja się rysuje. PKSA podobnie jak Bank Poziom 155 zł. Jego wybicie w dół będzie sygnałem do spadków pewnie w kierunku 145 zł, jako korekta. W ramach trendu wzrostowego PKO SA wygląda w ogóle cały czas najlepiej z wszystkich banków, poza ING, bo ING cały czas radzi sobie bardzo dobrze. Tam zresztą wyniki były fantastyczne. PKO BP, tutaj z kolei też jesteśmy już na granicy, czyli 52 zł, jakby rynek zamknął się poniżej, to to będzie też sygnał do spadków. I zakładam, że w kierunku 49 zł wtedy podążymy, a później 47 No i zaczniemy się zastanawiać, czy odwraca się długoterminowy trend na bankach, czy to tylko korekta. PKN Orlen, tutaj moim zdaniem, dość pozytywnie rynek odebrał zmiany w zarządzie, a przede wszystkim to, że będzie rozpisany konkurs. Więc zakładam, czy znaczy mam taką nadzieję, że ten konkurs będzie bardzo kompetentny i rzetelnie zrobiony. W każdym razie, na razie nie mamy wyprzedaży i to jest pozytywne. Wyniki spółki już 22 lutego i one prawdopodobnie ustawią nam rynek na kolejne miesiące. Ja zakładam, że w końcu wybijemy górą z tej konsolidacji. Z kilku powodów fundamentalnych, przede wszystkim dlatego, że spółka jest tania, ale przede wszystkim dlatego, że jakby rodzą się nadzieje, że będzie bardziej gospodarcza niż polityczna, a to powinno podnieść wycenę spółki, no plus oczywiście dywidenda, która powinna też w takiej spółce nie wynosić stopa dywidendy tam 8%, tylko raczej w kierunku inflacji typu 3-4%. Więc też myślę, że pod tym kątem inwestorzy zaczną na to patrzeć. Bardzo negatywnie będę odbierał, jak cena spadnie poniżej 62 zł. Polska grupa energetyczna zrobiła na razie korektę w dość rozbudowanej strukturze wzrostowej, bo mamy ostatnio potwierdzony dołek bardzo nisko. Nie udało się pokonać tego szczytu, żeby go przesunąć, ale testujemy teraz wsparcie wynikające ze średniej kroczącej. Więc ja zakładam, że z tego miejsca rynek ma szansę wzrosnąć, jakby cena zaczęła schodzić poniżej. 8 zł, no to zaczęłoby to wyglądać już słabiej. Ta linia trendu już nie ma sensu, więc ją usunę. Zawsze pamiętajcie, że nasze analizy możecie sobie pobrać, wtedy te poziomy macie też narysowane. Z naszych analiz udostępnionych jednym kliknięciem macie od razu na wykresie. PZU już sobie omawialiśmy i na koniec Santander Bank Polska, to jest jeden z, tak jak M-Bank jest słaby, taki Santander jest słaby, um, to tutaj um, rynkowi też nie, nie udaje się na razie rosnąć, mamy bardzo negatywne zatrzymanie poniżej luki dywidendowej, brak siły do zamknięcia. Ja to odczytuję jako słabość, i na razie wydaje się, że takim miejscem, do którego rynek spróbować powinien dojść, to jest 427 zł. Jeszcze jako rozbudowana korekta w trendzie wzrostowym, a później będziemy myśleć, co dalej. Więc na razie prospadkowo. Pozytywnie będzie wtedy, kiedy cena wybije 501 zł. Więc na razie większy jest downside niż upside. Zapraszam was jeszcze raz na świece japońskie. W praktyce zostały ostatnie sztuki bonusowych książek i finalnie zapisy zostaną zamknięte w sobotę o godzinie 9, więc ostatni czas na dołączenia. A teraz Wam życzę udanego dnia. Zapraszam do Squabera, gdzie na co dzień analizujemy dla Was rynki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!